Nodi i zgubiony klucz. W krainie zabawek mamy piękny dzień, ale coś niedobrego dzieje się z samochodem Nodiego. Jejku, panie Jumbo, jest pan za ciężki. Dlatego samochód tak skrzypi. Ciężki? To nie przeze mnie. Przy moich rozmiarach wcale dużo nie ważę. Aha! Śruba się poluzowała. Zaraz wracam, panie Jumbo. Potrzebuję klucz, żeby to naprawić. Pożyczę go od pana Sparksa i zaraz będzie po krzyku. Proszę, pośpiesz się, Nodi. Nie mogę czekać cały dzień. Halo! Panie Sparks! Jest pan tu? Chyba nie. To mi wygląda na klucz. Pan Sparks na pewno się nie obrazi, jak go pożyczę. Mam nadzieję, że przykręcę nim tę śrubę. Ja chcę, byś znów był zdrów jak zuch. Uporam się z problemem tym. Raz, dwa, trzy. Masz śrubę złą, dokręcaj ją. Najszybciej jak się tylko da. Raz i dwa. Cześć, Bumpy. Twoja kość już jest wylizana. Zaraz dostaniesz ode mnie drugą. Czy już możemy jechać, Nodi? Pora obiadu. Jestem głodny. Jestem dorastającym słoniem. Właśnie skończyłem, panie Jumbo. Opiekuj się swoją kością, Bumpy. Cześć! Nic już nie słyszę. Skrzypienie przeszło ci na dobre. Teraz muszę tylko oddać panu Sparksowi jego klucz i... O nie! Nie ma go! Gdzie go położyłem? O, już wiem! Pewnie zostawiłem go na tamtej ulicy. Wracamy tam. Musimy go znaleźć. Nigdzie go nie widzę, samochodziku. Zniknął jak kamfora. Cóż, powiem panu Sparksowi, co się stało i odkupię mu taki klucz. W końcu chyba klucze to klucze. Są takie same. Masz duży problem z łańcuchem, wielkouchy? Ale mam świetny pomysł, jak go rozwiązać. Kilka ruchów moim kluczem i twój rower znowu będzie mógł jeździć. Gdzie się podział klucz? Przecież go tu położyłem. Dzień dobry, panie Sparks. Dzień dobry, wielkouchy. Dzień dobry, Nodi. O, muszę coś panu powiedzieć, panie Sparks. Nie teraz, Nodi. Właśnie szukam mojego klucza. Wiem, że go tutaj zostawiłem. A więc musi na pewno gdzieś tutaj być. Och, mam nadzieję. Nie mogę go zgubić. Mam go od kiedy byłem małym chłopcem. To pierwsze narzędzie, jakie dostałem. O nie, zabrałem bez pytania ulubione narzędzie pana Sparksa i zgubiłem je. Co mam teraz zrobić? Nie mogę się przyznać panu Sparksowi. Przestałby mnie lubić. Co teraz robić? Co teraz robić? O, już wiem! Muszę odwrócić jego uwagę od tego klucza. Wtedy on nie będzie tęsknił, a ja nie będę musiał mówić prawdy. Chwileczkę, panie Sparks! Nie trzeba naprawiać tego roweru. Już!
już jest sprawny. O, Nody, stój! Och, ten rower wymaga naprawy. A zwłaszcza po twojej przejażdżce. Hej, a może pan wcale nie potrzebuje tego klucza? Można przecież w zamian użyć to. Ty mały śmieszny Nody, proszę spróbuj naprawić ten rower piłą. Wielkouchy ma rację. Klucz jest nieodzownym narzędziem do tej pracy, więc go znajdźmy. Więc... Może teraz dokładnie przeszukamy cały garaż. Wy poszukacie z tyłu, a ja z przodu. Dobry pomysł, Nody. Pamiętaj, wygląda podobnie do tego czerwonego, tylko że jest biały. A tak... Może jeśli pomaluję ten klucz na biało, będzie wyglądał tak, jak ten zgubiony. Znalazłem, panie Spark, znalazłem ten biały klucz. Dobra robota. Chwileczkę, zgadza się, że jest biały, ale to nie ten, którego szukamy. O. Dostałem ten klucz od taty. Wiem, że mógłbym kupić nowy, ale... To nie to samo. Ten był dla mnie wyjątkowy, a teraz zniknął. Panie Sparks? Ja pożyczyłem ten klucz bez pytania. Chciałem go panu oddać, ale potem zapomniałem, a później go zgubiłem. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Zawsze musisz zapytać, czy możesz coś pożyczyć. Na pewno nie chciałbyś, żebym bez pytania wziął twój samochód. Ale nie gniewam się na ciebie. Naprawdę? Nie. I cieszę się, że się przyznałeś, bo teraz wiem, co się stało naprawdę. Hej, a co powiecie na to, żebyśmy poszli razem go poszukać? To jest świetny pomysł. Wiem, gdzie go zgubiłem. Ostatni raz widziałem klucz tutaj. Leżał obok kości Bumpiego. Muszę pomyśleć. Chodź do mnie, Bumpy. Witaj, piesku. Gdzie jest twoja kość? Możesz ją przynieść? To mój klucz. Piesek Bumpy go stąd zabrał. Tak myślałem, że Bumpy mógł pomylić twój klucz z kością. Mają tę samą wielkość i kolor. Już nigdy w życiu nie pożyczę niczego bez pytania, panie Sparks. Miło to usłyszeć, Nody. A Bumpiemu będzie miło usłyszeć, że dostanie ode mnie nową kość za przechowanie klucza w bezpiecznym miejscu. O!